na mnie pojechał. A może tym bardziej. Nie pokona. Zbierając materiały na temat przesmyku, wciąż natykałem się na różne nieprzyjemne doniesienia pracy. Ale jakoś żadnych z nich mnie nie zatrzymało w domu. A przecież wszystkie, niedelikatnie rzecz ujmując, zniechęcające. Najem mnie wyraźnie ostrzegał, groził palcem. Połamał kolejny ojazd. Większość pożerał jedną płatnięciem. Inne położył mój wyzł, a potem wypluwał. Ale nikomu nie przepuścił. Nie wyglądał na kogoś, kto pozwoli sobie wejść w paszczę, przemaszerować przez bliżki, a następnie spokojnie wyjść z drugiej strony. Najem mnie ostrzegał. Tajemnicze zaginięcie amerykańskiego antropologa, wybitnego specjalisty od dzikich plemion. To nie odnaleziono. Miesiąc później równie tajemnicze zaginięcie japońskiego kolekcjonera orchidei. Odnaleziono swojego ziemi, parę zwiększonych sandałów i 12 pustych butelek po aguardiente. Dajem groził w palcu. Krótka notatka o kilku amatorach przygodów, którzy opuszczali rewizję z uśmiechami na ustach, a wracali z płaczem i solennymi zapewnieniami, że nigdy więcej. Inni wyraźnie nie prowokował. Innym razem gazety szeroko pisały o losie niemieckiego turysty, który postanowił przejść Dajem i podobno wyszedł z tego żywy. Ale dopiero po pół roku nie całkiem świadom tego, gdzie jest i co robi. A na dodatek oskubany ze wszystkiego, co miał przy sobie. Oskubany doszczętnie. Chcę inaczej powiedzieć. Dobrą kolumnisty patrol zainteresował się nim, kiedy kompletnie nagi paradował przez koleczkę maniolką. A hała sypra dzieciarni biegła za nim z wrzaskiem pokazując sobie palcami, co on tam ma. Miał. Przez małe dzieci. W pierwszym zdrowym odruchu patrol chciał spałować zboczeńca. Ale dość szybko okazało się, że delikwent przeżywa dokumentne pomieszanie zmysłu. I naprawdę nie wie, że jest nagi. Nawet żołdacy potrafią znaleźć w sobie coś dla wariata. Więc osłonięty wojskową czapką dotarł do najbliższego posterunku, a stamtąd biurokratycznie zawiął sposób. Yeah.